Witam wszystkich bardzo serdecznie na inaugurującym wykładzie wstępu do Austriackiej Szkoły Ekonomii. Na początku chciałbym przedstawić Damiana, który jest głównym inicjatorem powstania naszego koła oraz naszym prezesem. Do niego wszystkie kwestie formalne współpracy bliższej. Oraz pana doktora Konrada Ćwiklińskiego, który jest naszym opiekunem naukowym. Także chciałbym przywitać dzisiejszego prelegenta, pana Krzysztofa Turowskiego, który przedstawi nam ten wykład. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, widząc tyle osób, że tyle osób zdecydowało się poświęcić swój czas, żeby przyjść na pierwsze spotkanie Koła Naukowego Przyjaciół Wolności imienia Adama Heidla. Ja tutaj występuję jako jeden z członków Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku i postaram się pokrótce opowiedzieć, czym jest Austriacka Szkoła Ekonomii. Austriacka Szkoła Ekonomii to jest pewna tradycja myślenia. To nazwa austriacka w nazwie jest nieprzypadkowa, gdyż ta tradycja jest w pierwszej kolejności kojarzona z Austro-Węgrami. Konkretnie symbolicznym początkiem jest wydanie w 1871 roku przez Karla Mengera książki Zasady Ekonomii. Natomiast to jest tradycja ogólniejsza, dużo szersza i obecna już czy to u scholastyków hiszpańskich w XVI wieku, czy też ekonomistów francuskich czy angielskiej szkoły klasycznej wcześniej. Ogólnie o co chodzi w szkole austriackiej? Przede wszystkim całe to podejście jest podejściem realistycznym. Zadaniem ekonomii jest w rozumieniu austriackim możliwie jak najlepsze opisanie tego, czym są zjawiska rynkowe, jakie rządzą nimi prawa. Prawa oczywiście mają charakter przyczynowo-skutkowy. No i też jakie wypływają z tego konsekwencje. Tak jak w przypadku każdej nauki, bierzemy skomplikowane zjawiska, na przykład ceny, pieniądz, czy również występowanie kryzysów i boomów gospodarczych i próbujemy je rozłożyć na podstawowe elementy. Co w przypadku ekonomii jest podstawowym elementem? Jak mówi jeden z ważniejszych ekonomistów szkoły austriackiej, Ludwig von Mises, tym, co ostatecznie dane ekonomiście, jest człowiek i jego działanie. Wszystkie zjawiska rynkowe można wytłumaczyć przez człowieka, który działa, i poprzez interakcje ludzkie wytwarza się pewien porządek obiektywny. Teraz, jakie są charakterystyczne cechy takiego działania? Przede wszystkim ekonomia, jak już powiedziałem, zajmuje się działaniem. Pewnym określonym działaniem, powiedzmy tradycyjnie ograniczonym do wymian rynkowych. Natomiast również trzeba zastanowić się najpierw nad tym, jaki charakter ma samo działanie i przemyśleć kategorię środków, kategorię celów, o co właściwie w działaniu chodzi. Bez tego nie możemy zacząć dalszych rozważań, które doprowadzą nas do wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych. Samo działanie opiera się w pewnym stopniu na wartościowaniu dóbr. Mamy bezpośrednie doświadczenie tego, że wyceniamy. Jedne dobra cenimy bardziej, inne mniej. Jeżeli coś kupujemy, to oznacza, że wyceniamy to w miarę wysoko. Jaki charakter ma wartościowanie? Austriacy podkreślają, że to, co charakteryzuje ocenę dóbr, to jest ocena, że ocena jest indywidualna, ocena jest subiektywna i ocena jest marginalna, czyli odnosi się do krańcowej jednostki dobra. Również zjawisko zysku możliwe jest do wytłumaczenia jako efekt przedsiębiorczości i też postaram się pokrótce omówić, na czym polega sama przedsiębiorczość. To, że w świecie mamy do czynienia z taką kategorią jak niepewność, chyba jest raczej jest mało wątpliwe. Austriacy pokazują, że to niepewność jest warunkiem w ogóle możliwości przedsiębiorczego działania, a przedsiębiorczość jest źródłem zysku. Z kolei od zysku oddzielony jest wyraźnie procent. Procent jako efekt oszczędności, procent jako efekt akumulacji kapitału, jako coś, co w tradycyjnym rozumieniu wykonuje kapitalista. Wynika on z pewnego zjawiska, które zidentyfikowała szkoła austriacka i określiła nazwą preferencji czasowej. No i na końcu te wszystkie cechy charakterystyczne pozwalają zidentyfikować rynek jako dynamiczny proces koordynacji. Więc chciałbym pokrótce omówić to, dlaczego ta metoda jest dobra. No, zasadniczo problem wszystkich nauk jest pytanie, jak zdobywamy wiedzę? W przypadku ekonomii, w przypadku szkoły austriackiej, tej tradycji myślenia, jesteśmy przekonani, że
trzeba zacząć od skonstruowania tego, w jaki sposób rzeczywiście konkretny człowiek podejmuje konkretne decyzje ekonomiczne, nie w jaki sposób istnieje idealny model, czy jak człowiek powinien podejmować decyzje. Nauka zajmuje się tym, co jest nam dane. A dane jest nam człowiek i jego działanie. A w konsekwencji przez to działanie można wytłumaczyć cały rynek i jego zjawiska. Dlaczego teoria szkoły austriackiej jest niespotykana w studiach ekonomicznych? No tutaj powód jest w pewnym sensie psychologiczny, w pewnym sensie polega na popularności innych podejść wynikających z tego, że szkoła austriacka trochę ogranicza rolę ekonomistów. Ekonomista może stwierdzić pewne ogólne procesy, natomiast Austriacy mówią wyraźnie, że ewentualne konkretne przewidywania, no to jest już sprawa trudna, złożona i ekonomista w żadnej mierze nie powinien występować jako maksudotwórca, który w każdej sytuacji wie, co zrobić. Dobrze, ale wracając do tego, czym jest ekonomia i namysłu nad samym przedmiotem ekonomii. Ekonomia jest teorią ogólnie obejmującą pewien wycinek ludzkich dział. Więc rozpatrzmy teorię działania. Ludwig von Mises mówi wprost, że ekonomia musi być częścią nowej nauki, którą nazwał prakseologią, czyli teorią działania, która będzie wyprowadzała konsekwencje z samego tego, że mamy dane jako faktyczne ludzkie działanie. Nie z tego, jaka jest jego zawartość, nie z tego, jakie są motywacje kryjące się za ludzkim działaniem, ale z tego, że po prostu widzimy, że ludzie działają. No ale w pierwszej kolejności wypadałoby się zastanowić, o co chodzi w tym działaniu, tak? Ludzie działają. Jeżeli obserwujemy ludzi działających, to z reguły mamy na myśli sytuację, w której ludzie świadomie dokonują pewnych decyzji na rynku. Świadomie dobierają środki do obranych przez siebie celów. Te cele, tym celem ostatecznym jest usunięcie jakiegoś psychicznego dyskomfortu. Gdyby nie było sytuacji, w której odczuwamy psychiczny dyskomfort, byśmy nie działali. Gdybyśmy byli zawsze szczęśliwi, nie mielibyśmy żadnej racji do działania. Więc najpierw pojawia się dyskomfort, na tej podstawie człowiek wyznacza sobie cele, dobiera środki według posiadanej wiedzy i działa. To, co ekonomista widzi, to jest samo działanie i dopiero na podstawie działania może dedukować, czy człowiek ma cele, ma środki. Natomiast my środków i celów nie widzimy, widzimy samo działanie. Jeżeli chodzi o charakter działania, to tutaj też trzeba podkreślić, że Austriacy operują szerokim pojęciem racjonalności. Dla Austriaka każde działanie jest racjonalne. Czy to człowiek kupujący pod wpływem reklamy nowy produkt, czy na przykład Indianin, który tańczy i próbuje przyzwać deszcz. To jest działanie jak najbardziej racjonalne, w tym znaczeniu, że Indianin identyfikuje cel, jakim są opady, identyfikuje środek do celu, który jego zdaniem jest adekwatny, w jakim jest tańczenie wokół posągów, i działa. I teraz, taka charakterystyka, jak się wydaje, opisuje trafnie to, jak rzeczywiście ludzie działają w praktyce. Jednak można poprowadzić również inne konsekwencje samej teorii działania. Tak jak mówiłem, ludzkie działanie jest indywidualne. Samo działanie polega na świadomym doborze celów i doborze środków. W konsekwencji nie ma czegoś takiego jak kolektywne działanie. Nie istnieje coś takiego po prostu jak kolektywna świadomość. Społeczeństwa, narody nie posiadają jakiejś zewnętrznej świadomości, nie posiadają, w której manifestowałyby się cele, środki i wykonywane były działania. Działać mogą tylko pojedynczy ludzie. Jak wygląda sama hierarchia tych celów? Każdy człowiek ma indywidualną hierarchię, ma indywidualne cele, które potrafi porównywać. Jedne cele są bardziej osiągalne, drugie mniej. Na przykład jeden człowiek woli, odczuwając głód, woli się najeść czymś smacznym niż czymś mniej smacznym. Każdy człowiek subiektywnie wyznacza cele, ale tutaj trzeba zwrócić na jedną bardzo ważną cechę tego przyporządkowania. My możemy sobie porównać dwa dowolne cele, znaczy każdy człowiek może porównać dwa dowolne cele i powiedzieć, który woli bardziej. Natomiast możemy powiedzieć, że człowiek woli na przykład jedno jabłko od trzech gruszek,
ale już 4 gruszki od jednego jabłka. Nie ma problemu. Natomiast już powiedzenie, że człowiek woli jedno jabłko 3,5 raza bardziej niż gruszkę, jest bezsensowne, gdyż nie możemy operować działaniami matematycznymi na kategorii użyteczności, która jest kategorią subiektywną, kategorią jakościową, w żadnej mierze nie poddającą się ujęciu ilościowemu. Również problemem jest, znaczy dla ekonomistów nie powinno być żadnym zagadnieniem intersubiektywne porównywanie przyjemności. Jeżeli mamy dwóch ludzi, nie potrafimy powiedzieć, który z nich ma większy obiektywny stopień zadowolenia, większy obiektywny stopień satysfakcji, spełnienia swoich potrzeb, gdyż takiego miernika nie ma. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten zyskał bardziej niż ten stracił. Po prostu musimy w tej sytuacji musimy zawiesić sąd, tak, nie możemy wypowiadać się o tym, czy strata jednego i zysk drugiego są w jakikolwiek sposób porównywane. Z tym wiąże się również zagadnienie tego, że ludzkie działanie jest subiektywne. No i tutaj przez subiektywność Austriacy, właściwie nie tylko Austriacy na całe szczęście, rozumieją to, że to człowiek nadaje wartość rzeczom. Nie cechy fizyczne decydują o wartości rzeczy, ale to, że człowiek rozpoznaje, że dana rzecz może być jego środkiem do pewnego celu, którym jest usunięcie jego potrzeby. To nie chleb jest wartościowy sam w sobie, tylko chleb jest wartościowy dzięki temu, że istnieją ludzie, którzy rozpoznają ten chleb jako dobro konsumpcyjne, które pozwala po prostu się pożywić i w ten sposób dopiero to dobro zyskuje wartość. Gdyby wszyscy zapomnieli, że istnieje coś takiego jak chleb, chleb nie miałby wartości. W przypadku, w którym nie znano zastosowania ropy naftowej, posiadanie pola roponośnego było bezwartościowe, tak? Nie można było na tym uprawiać ziemi i nie przynosiło to żadnego uspokojenia potrzeb dla ludzi. Ważną konsekwencją tego podejścia, które wydaje się, że to jest rzeczywiście prosta sprawa, ale to dopiero pewne przesłanki były wcześniej, natomiast dopiero w XIX wieku pojawia się spójna teoria tego, że właściwie ludzkie działanie jest subiektywne. Wcześniej próbowano za wszelką cenę obiektywizować, mówić, że to jest cecha rzeczy, a nie ludzi. Natomiast stworzenie spójnej teorii umożliwiło również ważną obserwację taką, że środki są wartościowe, dlatego że cele są wartościowe. Jeżeli oceniamy mąkę jako wartościową, to tylko dlatego, że mąka służy do produkcji dóbr, które pozwalają nam zaspokoić głód. Mąka nie ma wartości samej w sobie, ma tylko wartość jako produkt do wyrobu chleba, do wyrobu ciast itd. Ta teoria, znowu, to wydaje się bardzo, bardzo proste spostrzeżenie, natomiast pod koniec XIX wieku dostrzeżono, że kierunek produkcji, który oczywiście wiadomo, odbywa się od surowców aż do dóbr konsumpcyjnych, jest odwrotny niż kierunek wartościowania. Surowce mają wartość tylko dlatego, że ktoś uzna je za przydatne w dalszym szeregu do zaspokojenia jakiejś potrzeby. No i teraz, w klasycznej ekonomii mamy rozpatrzenie, że tak, oczywiście, koszty są subiektywne, że wartość jest subiektywna, wyraża się w popycie, ale również istnieje czynnik obiektywny, taki jak podaż dobra, no i ostatecznie te dwa czynniki ze sobą grają, tworząc cenę. Austriacy mówią, że w pewnym sensie jest prawdziwe, w pewnym nie. Oczywiście, podaż i popyt grają rolę, natomiast Austriacy zwracają, że nie byłoby podaży, gdyby nie było wcześniejszego zapotrzebowania. Nikt by nie produkował mąki, gdyby nie była ona potrzebna piekarzom, potrzebna kucharzom i tak dalej. Nie byłoby potrzeby, tak? Musi zaistnieć najpierw subiektywna potrzeba, musi zaistnieć przeniesienie wartości i dopiero wtedy pojawia się podaż. Koszt, w tym przypadku oczywiście, każdy subiektywny przedsiębiorca postrzega, że muszę najpierw wydatkować pewien koszt, aby osiągnąć pewien zysk. No, subiektywnie ocenia, patrzy na cenę na rynku, ale koszt to w tym przypadku jest tylko i wyłącznie efekt tego, że rywalizuje z innymi ludźmi produkującymi. Koszt mąki jest efektem tego, że rywalizują o nią piekarze, rywalizują o nią kucharze. Gdyby nikt nie rywalizował, gdyby nie było żadnych alternatyw, gdyby nie było żadnych zastosowań,
w ogóle rozmawianie o kosztach nie miałoby sensu. Oprócz tego, co jest ważne po stronie podmiotu, po stronie działającego człowieka, czyli właśnie tego, że posiada cele, środki, posiada hierarchię, ta hierarchia ma charakter indywidualny, wycena jest subiektywna. Również ważną rolę odgrywa to, w jakim środowisku człowiek jest. A tutaj ciężko się pozbyć oczywistego wrażenia, że człowiek działa w środowisku niepewności. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się jutro. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się pojutrze. Nie jesteśmy w stanie ocenić, jak zachowają się inni ludzie. Gdy my działamy, robimy coś teraz, żeby osiągnąć skutek w przyszłości. Ale równolegle inni ludzie robią dokładnie to samo. Też działają teraz, żeby osiągnąć skutek w przyszłości. W jaki sposób ich działania wpłyną na nasze? Tego nie wiemy. Co więcej, my nie potrafimy tego w żaden sposób zmierzyć. Nie potrafimy zebrać tej informacji, gdyż ta informacja pojawi się dopiero, kiedy już będą widoczne efekty tych działań w przyszłości. Tak? Ludzie działają teraz, efekty są widoczne w przyszłości. Ale te efekty będą działały na nasz efekt. Na przykład, jeżeli my planujemy wyprodukować chleb, tak zakładamy piekarnię. Planujemy to dzisiaj, a w konsekwencji pierwsza runda chleba, powiedzmy, będzie za miesiąc. W przeciągu tego miesiąca ludzie mogą podjąć najróżniejsze decyzje, mogą zmienić się mody, może zmienić się technologia. Może się okazać, że nie trafiliśmy i tego nie potrafimy w żaden sposób przewidzieć. W żaden sposób ująć liczbowo, żadna miara z języka się do tego nie stosuje. Dlatego Austriacy podkreślają, że tym, kto właściwie liczy się w rozpatrywaniu procesów rynkowych, jest przedsiębiorca. No i przedsiębiorca rozumiemy tutaj bardzo szeroko w jednym znaczeniu, w drugim trochę bardziej standardowo. W szerokim rozumieniu przedsiębiorca to każdy człowiek, który działa na rynku. Jeżeli na przykład ktoś podejmuje decyzję o wyborze kierunku studiów, jest przedsiębiorcą. W tym sensie, że podejmuje jakąś decyzję, ale właściwie nie ma zielonego, spodziewa się, planuje, szacuje, ale nie ma danych z góry celów, jakie osiągnie przez studiowanie. Nie ma danych też do końca z góry środków, jakie będzie musiał na to poświęcić. Próbuje, zmaga się z tą niepewnością, radzi sobie raz lepiej, raz gorzej. Jeżeli człowiek radzi sobie lepiej z niepewnością, no to osiąga rzeczywiście te cele, które sobie zakłada na początku, a więc zmienia stan z gorszego na lepszy. Jeżeli wybrał dobre studia, osiągnął swój cel, dużo się nauczył, potem znalazł. W węższym rozumieniu przedsiębiorca to jest ten, kto dostrzega i wykorzystuje brak koordynacji na rynku. Nie robi tego dla dobra publicznego, czy nie robi tego wspaniałomyślnie, a po prostu jego motorem działania jest zysk. Przykładowo, jeżeli widzę, że są ludzie, którzy są gotowi kupić jabłka za 7 zł i jest sadownik, który produkuje jabłka, które mógłby mi sprzedać za 3 zł, to przedsiębiorca jest tym, który odkrywa obie informacje, łączy je, działa, kupuje u sadownika, sprzedaje konsumentom, zarabia na czysto 4 zł. W zasadzie działanie przedsiębiorcze jest sednem rynku, dlatego że żyjąc w świecie niepewności, każde odkrycie takiego lokalnego niedopasowania, także istnieli ludzie, którzy mogliby mieć spełnioną potrzebę i istniał człowiek, który był gotowy tę potrzebę zaspokoić, ale oni o sobie nie wiedzieli. Każde takie ich dopasowanie jest pewnym procesem koordynacyjnym. I sadownik skorzystał, i konsumenci skorzystali, no i oczywiście skorzystał też przedsiębiorca. Więc przedsiębiorczość ma cechę koordynacyjną. Z drugiej strony, przedsiębiorczość sama jest tworzeniem pewnych informacji, jak każde działanie, i też jako działanie wprowadza niepewność, tak? Czyli zmienia sytuację na rynku i to zmienia w taki sposób, że ludzie, którzy równolegle działają, nie są w stanie tego przewidzieć. Tak jak my nie możemy przewidzieć działań innych, tak inni nie są w stanie przewidzieć działań naszych. W konsekwencji nie mamy do czynienia z jakimś stanem równowagi, gdzie wszystko jest dane, wszystko jest ustalone, zmiany są cykliczne. Nie, mamy do czynienia z wielkim cyklem, w którym co chwilę jest znajdowana jakaś niespójność, jest wypełniana przez przedsiębiorcę, który na tym zarabia,
i jednocześnie tworzą się nowe. I ten proces nie ma końca. Oczywiście, każde działanie przedsiębiorcze zaspokaja potrzeby, więc ostatecznym efektem jest pewna korzyść, pewne zaspokojenie potrzeb, ale również stopniowo pojawiają się nowe potrzeby. Tak, jeżeli ludzie nauczyli się w pewnym momencie zaspokajać swoje potrzeby żywieniowe, pojawiły się potrzeby wyższego rzędu, potrzeby kulturalne i tak dalej. W tej sytuacji rynek jest po prostu jednym dynamicznym procesem, w ramach którego działają przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy oczywiście elementem nieusuwalnym rynku jest cała niepewność i to jest ważne dla tego, żeby postrzegać rzeczywiście działania rynkowe w taki sposób, jak nie są prowadzone. Są prowadzone w ciemno, ale nie na ślepo. Lepsi przedsiębiorcy odnoszą sukces, rzeczywiście realizują swoje cele, otrzymują zysk. Natomiast jeżeli ktoś źle przewiduje przyszłość, jeżeli ktoś źle zidentyfikował potrzeby, czy ewentualnie źle rozpoznał lukę, którą chciał wypełnić swoją koordynacją, ponosi straty, tak? Straty są normalne. To, że jeżeli ktoś popełni błąd, ponosi straty. Jeżeli ktoś dobrze rozpozna, otrzymuje zysk. W rezultacie przedsiębiorczość jest swego rodzaju wiedzą, ale ta wiedza nie ma charakteru naukowego, tak? Nie ma recepty naukowej, jak stworzyć dobry biznes. Można pewne praktyki, natomiast sam charakter przedsiębiorczości jest w istocie pewnym sposobem działania pokrewnym działaniu artystycznemu, tak, tworzeniu. Od charakteru niepewności przedsiębiorczości i płynącego z przedsiębiorczości czystego zysku trzeba odróżnić czas i procent. Czas pełnił bardzo ważną rolę, którą też obserwacje podkreślają, ale to dlatego, że inni notorycznie to ignorują. Też wydaje się prosta sprawa, że każde działanie odbywa się w czasie. Robimy coś dzisiaj, korzystając z dóbr, które uzyskaliśmy wcześniej, korzyści odnosimy w przyszłości. Proces kapitalistyczny odbywa się w czasie. Najpierw musimy oszczędzić, żeby potem oszczędności pozwoliły na stworzenie dóbr kapitałowych, a dobra kapitałowe na zwiększoną konsumpcję. Przykładowo, Robinson Crusoe niech łowi 6 ryb dziennie. Jeżeli będzie łowił i zjadał, no to nigdy nie wyjdzie poza te 6 ryb, tak? Natomiast może złowić 6 ryb i stwierdzić, no dobrze, to będę ja teraz ograniczę się do jedzenia 4 ryb dziennie, ale gdy uzbieram już, zaoszczędzę 8 ryb, to wystarczy mi na wyżywienie na 2 dni, a przez te 2 dni uplotę sieć rybacką, a sieć rybacka pozwoli mi łapać nie 6, ale 20 ryb dziennie. Więc będę mógł łowić raz na 3 dni, będę miał więcej czasu wolnego, będę mógł robić coś innego. I tu widać wyraźnie, że najpierw potrzebne jest oszczędzanie, w tym przypadku ryb, tworzenie dóbr kapitałowych, tutaj sieci rybackiej, no i na końcu dopiero w przyszłości pojawia się profit. Czym jest powiązanym zagadnieniem już z całym tym procesem kapitalistycznym i czymś, co wprowadził do ekonomii Eugen von Blumenbach, a w takiej kompletnej podstawowej postaci przedstawił Ludwig von Mises, jest preferencja czasowa. Preferencja czasowa jest podstawowym faktem działania, który też ciężko zaprzeczyć, ale ciężko jest pominąć. Chodzi o to, że jeżeli w obecnej chwili mamy jakąś potrzebę, to oznacza to, że chcemy tę potrzebę zaspokoić jak najszybciej. Jeżeli jesteśmy głodni, chcemy jak najszybciej nie być głodni. Gdyby tak nie było, moglibyśmy odkładać konsumpcję w nieskończone w czasie. To nie ma charakteru w żaden sposób psychologicznego. To wynika z tego, że istnienie potrzeby, istnienie celu jest jednocześnie wyceniamy. Przy określaniu celu wyceniamy jednocześnie okres czekania na to od momentu, kiedy sobie zidentyfikujemy cel, do momentu, kiedy zaspokoimy. Im krótszy tym okres, tym lepiej. Im krócej odczuwamy potrzebę, tym lepiej. Teraz, istnieją oczywiście różni ludzie. Preferencja czasowa ma charakter subiektywny i istnieją ludzie, którzy nie są skłonni do oszczędzania. Wszystko, co otrzymają, od razu wydają. O takich lekkoduchach mówimy, że mają wysoką preferencję czasową. Natomiast o ludziach, którzy są oszczędni, są gotowi do dużych poświęceń w teraźniejszości kosztem małego zysku w przyszłości, mówimy, że mają niską preferencję czasową.
Preferencja czasowa to jest to, w jaki sposób, jak bardzo jesteśmy gotowi poświęcić potrzeby teraz, żeby mieć zysk w przyszłości. Oczywiście, to, co otrzymamy w przyszłości, musi być większe od tego, co oddajemy obecnie. Jeżeli obecnie pozbywam się 100 zł, które pozwoliłyby mi zaspokoić pewne potrzeby, chciałbym w przyszłości otrzymać na przykład 105 zł. A inny człowiek chciałby otrzymać 104, inny 110. Więc preferencja czasowa jest pewnym subiektywnym wartościowaniem. I tak jak w przypadku dóbr mieliśmy subiektywne wartościowanie dóbr, tak preferencja czasowa jest subiektywnym wartościowaniem czasu. I tak jak ceny powstają w wyniku uzgadniania się subiektywnych wartościowań dóbr, tak samo stopa procentowa, rynkowa stopa procentowa powstaje poprzez uzgodnienie się wszystkich preferencji czasowych. Ci ludzie, którzy są na rynku bardziej gotowi oddać pewne dobra teraz, żeby uzyskać zysk w przyszłości, są oszczędni, akumulują kapitał i jeżeli i umożliwiają po prostu używanie tego komuś innemu w ten sposób, że załóżmy, że stopa procentowa wynosi, powiedzmy, no, załóżmy, że 5%. Jeżeli stopa procentowa rynkowa wynosi 5%, to w tym momencie przedsiębiorca, tutaj odróżniamy, kapitalista jest tym, kto posiada kapitał, przedsiębiorca jest tym, kto działa w warunkach niepewności. Przedsiębiorca patrzy i wycenia to w taki sposób. Czyli opłaca mi się podjąć kredyt, ale tylko użyć do takich działań, u których planuję więcej niż 5% zysku. W ten sposób poprzez stopę procentową następuje rynkowa wycena dóbr przyszłych, które oczywiście są efektami pewnego rodzaju procesów przedsiębiorczych, względem dóbr teraźniejszych. Następuje uzgodnienie. Ci ludzie, którzy są bardziej oszczędni, oszczędzają, użyczają swój kapitał innym, otrzymują zysk w przyszłości, a ludzie, którzy wyceniają niżej, pożyczają, zużytkowują go teraz, ale muszą w przyszłości więcej oddać. Właściwie wkładem, który chyba został najbardziej zapamiętany z austriackiej szkoły ekonomii, a przynajmniej z jej początkowego okresu, jest tak zwana rewolucja marginalistyczna, czyli odkrycie pojęcia krańcowości. Czym jest krańcowość? No właśnie, jeżeli mamy dane ludzkie działanie, no to sytuacja, w której mamy dane pewne cele, pewne potrzeby i odnosimy do nich pewne jednostki dóbr, możemy zauważyć, że inaczej wartościujemy poszczególne jednostki dóbr. Przykładowo, jeżeli mamy cztery worki ziarna. Farmer może spożytkować worki ziarna w taki sposób. Pierwszym się może po prostu nakarmić. Drugi może dać jako paszę dla kurczaków, które urozmaicą jego dietę. Trzeci może poświęcić na robienie whisky. A czwarty może zużyć jako karmę dla papów, które go zabawiają. W sytuacji, w której farmer straciłby jeden z worków, ani nie zrezygnowałby z najbardziej pilnej potrzeby, ani nie zmniejszyłby wszystkich potrzeb jednakowo, tylko, co by robił, zrezygnowałby z tej potrzeby, która jest najmniej pilna. Czyli na przykład nie nakarmiłby papu, no i trudno, nie musiałbyś, nie miałby satysfakcji, jakiej one mu przynosiły. I to właśnie ta obserwacja pozwoliła zauważyć, że ceny są determinowane właściwie przez wartość krańcową, w tym przypadku przez wartość tego jednego granicznego worka, który poświęcał jeden worek, w tym przypadku czwarty worek, jest warty dokładnie tyle, ile jest warta satysfakcja, którą odnosi farmer z tego, że może zabawiać się papugami. Więc obserwacja, która też może wydaje się jakaś logiczna i płynąca z tych ogólnych, realnych założeń, natomiast też niedostrzegana przez 20 kilka wieków ekonomii. Tak? To do tej pory odnoszono się do tego, do złota w ogóle, do żelaza w ogóle, do chleba w ogóle, a nie do jednej konkretnej jednostki, która ma swoje jeszcze konkretne miejsce w szeregu dóbr, tak? Czyli jest na przykład piątą jednostką, dziesiątą, dwudziestą. No i teraz również
poprzez to, że ta wartość dobra jest postrzegana krańcowa, również te ceny, które się wyznaczają na rynku, one są determinowane przez wzajemną rywalizację właśnie tych krańcowych wartości. Pozwoliło to na rozwiązanie jednego z problemów, fundamentalnych problemów ekonomii już od samego jej początku, tak? Czyli paradoksu wody i diamentów, o którym za chwilę powiem. Ale zanim jeszcze o tym powiem, no to pytanie, na czym polega unikalność szkoły ekonomii? Bo to wszystko, co opowiadam, to są pewne założenia, które zdają się realistyczne, mają sens. Spójność logiczna też raczej nie jest problematyczna. W czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że takie uprawienie ekonomii realistyczne dziwnym trafem po prostu zostało zupełnie wyparte z głównego nurtu. Według klasycznej definicji ekonomii, tej podręcznikowej, ekonomia to nauka o użytkowaniu z góry danych rzadkich zasobów w celu zaspokojenia z góry określonych potrzeb. No problem w tym, że to, co obserwuje ekonomista, są działania. Ekonomista nigdy nie dostanie czegoś takiego jak cele, nigdy nie dostanie czegoś takiego jak środki, zanim człowiek nie pokaże tego w działaniu. Jeżeli próbowalibyśmy zdobyć informacje, no to nie jest jakimś szczególnie wielką obserwacją, że ludzie inaczej mówią, niż się zachowują, inaczej się zachowują. Nie interesuje nas wyjaśnienie, jak oni mówią, że się zachowują. Nie interesuje nas wyjaśnienie, jak powinni się zachowywać, a to, jak się w rzeczywistości zachowują. A to, co widzimy w procesach rynkowych, to są tylko ludzkie działania, żadne słowa. Co jeszcze można poddać krytyce? No jeżeli już mamy ekonomię definiujemy jako problem działania w warunkach niepewności, nie problem technologiczny, w którym mamy z góry zadane środki, z góry zadane cele i sobie obliczamy wynik, na przykład w postaci równań matematycznych, no to nie mamy właściwie czegoś takiego jak stany równowagi. To założenie, że w sytuacji, w której w gospodarce wszyscy wszystko wiedzą, dokonuje się ciągle to samo, nie istnieje niepewność, nie istnieje przedsiębiorczość, nie jest założeniem, które jest dobrym odniesieniem do świata rzeczywistego. Jest abstrakcją, która pomija charakter niepewności, przedsiębiorczości, a więc i zysku. Tak nie potrafi tego wytłumaczyć. W stanach równowagowych podmiot, który obserwujemy, to jest człowiek jako maksymalizator użyteczności. Czy ludzie zachowują się jako maksymalizator użyteczności? No nie. Ludzie zdarzają się, nie jest problemem podjąć decyzję, która po fakcie okaże się błędna. Ludzie popełniają błędy, popełniają je codziennie. W pewnym stopniu uczą się na tych błędach, ale to nie oznacza, że możliwe jest całkowite wyeliminowanie błędów. No i też człowiek nie działa na zasadzie kalkulatora, który otrzymuje z góry zadane dane, wysyła do centrum obliczeniowego, taka decyzja. Człowiek próbuje, zmaga się, rozważa różne warianty, ale w konsekwencji każde jego działanie jest obarczone niepewnością i bez tego no po prostu tracimy. Tak otrzymujemy teorię, która jest fałszywa w swoich założeniach i w najlepszym razie pozwala ująć tylko pewne istotne części tego, jak ludzie działają, a na pewno nie potrafi wyjaśnić całej ekonomii, bo pomija kluczowe elementy. Ekonomiści głównego nurtu myślą, dobrze, ale teorie są po to, żeby były skuteczne, żeby były weryfikowane empirycznie, a nie po to, żeby były w jakikolwiek sposób rzeczywistością. Na co Austriacy powiedzą, że to nie jest do końca tak, bo w przypadku nauk społecznych nie ma możliwości przeprowadzenia kontrolowanego eksperymentu. W fizyce, okej, świetnie, wyizolujemy sobie laboratorium, przeprowadzimy eksperyment, daje to pewną informację. W przypadku faktów społecznych, w tym faktów ekonomicznych, możliwych czynników wpływu jest nieograniczona ilość. Jeżeli nawet weźmiemy prostą zasadę prawa podaży i popytu, jeżeli cena rośnie, to popyt nie może wzrosnąć, czyli albo pozostanie taki sam, albo spadnie. I zaaplikujemy do konkretnych sytuacji historycznych, okaże się, że w historii było wiele przypadków, w których cena rosła i popyt rósł. Dlaczego? Przykładowo zmieniała się moda, zmieniały się preferencje ludzi. I my nie jesteśmy w stanie wyizolować wszystkich czynników wpływu, natomiast, tworząc realistyczną teorię, jesteśmy w stanie zaaplikować ją do konkretnych faktów historycznych i zobaczyć, jakie tam się rzeczywiście dzieją procesy.
No i tutaj kolejny problem to jest wykorzystywanie formalizmu matematycznego. Matematyka jest dziedziną piękną, przydatną, ale też nie do końca, bo tak jak mówiłem, jest problem, jeżeli chodzi o zastosowanie... Znaczy, sama matematyka nie jest zła. Zła jest jej błędne wykorzystanie. Błędem jest na przykład przyjmowanie, że człowiek dysponuje liczbą skalą użyteczności. Tak, jabłko jest 3,5 raza więcej warte od wróżki. Albo na przykład jeden człowiek ma potrzeby zaspokojone 2 razy bardziej od innego. Co więcej, jeżeli mamy równania matematyczne, no to one pokazują nam tylko... pokazują tylko pewne korelacje, które zachodzą. Natomiast celem teorii jest pokazanie związków przyczynowo-skutkowych. Jeżeli widzimy, że dwa zjawiska współwystępują, świetnie. Ale to nadal nic nie mówi. Jeżeli obserwujemy, że mamy korelację pomiędzy tym, jak kaloryfery są ciepłe, a złamaniem nóg, no to ani jedno nie jest przyczyną drugiego, ani drugie nie jest przyczyną pierwszego. Tak? Ludzie nie łamią sobie nóg dlatego, że kaloryfery są ciepłe, tylko dlatego, że jest zima. Zima jest przyczyną obu tych zjawisk. Ale żeby to powiedzieć, trzeba mieć uprzednią teorię, zwłaszcza w przypadku tak, dziedzin tak bogatych w fakty, jak, znaczy, każdy fakt jest tak bogaty, jak w ekonomii. Dobrze, przechodząc już do konkretnych zastosowań. Paradoks wody i diamentu. Od 25 wieków ludzie męczyli się z podstawowym problemem. Jak to jest? Woda. Użyteczna, niezbędna do życia, tania. Diamenty. Mają wartość, oczywiście, diamenty są piękne, mają pewną wartość estetyczną, ale żeby już diamenty były... Diamenty są potrzebą zdecydowanie mniej istotną dla... mniej podstawową, nie są niezbędne do życia, a mimo tego osiągają niebotyczne ceny. Jak to jest? No i nawet tacy wybitni ekonomiści jak Adam Smith sobie nie radzili. Smith mówił, że tutaj trzeba rozróżnić na wartość wymienną, wartość użytkową. Jedne mają taką wartość, drugie taką. Ale okazuje się, że zastosowanie krańcowości, czyli tego, że oceniamy nie dobra jako takie, nie wodę jako taką, diament jako taki, a konkretne jednostki, pozwala to prosto wyjaśnić. Akt kupna sprzedaży dotyczy krańcowej jednostki dobra. W przypadku, gdybyśmy byli na pustyni, porównywalibyśmy i ktoś zaoferowałby nam wodę i diament, porównywalibyśmy pierwszą jednostkę wody z pierwszą jednostką diamentu. Siłą rzeczy raczej wybralibyśmy wodę, tak? To woda umożliwiłaby nam przeżycie. W obecnej sytuacji woda jest tania, ponieważ woda występuje w obfitości i my nie tylko zaspokajamy swoje potrzeby, ale również podlewamy rośliny, poimy zwierzęta, wykorzystujemy również do procesów przemysłowych, wykorzystujemy do wielu potrzeb i te krańcowe potrzeby, którym odpowiadają jednostki dobra, są już po prostu mało warte. Czyli czynnikami, które wpływają na wartość wody, a w konsekwencji na cenę wody, użyteczność oczywiście, ale i rzadkość. Drugi, to już bardziej, znaczy tamten problem wydaje się szkolny, oczywiście dopiero w XIX wieku został rozwiązany, więc jednak trochę trwało, zanim ludzie doszli do pewnych pozornie oczywistych wyników. Drugim ważniejszym problemem, takim już osiowym dla szkoły austriackiej, była debata kalkulacyjna. Problem rozgrywał się o to, czy socjalizm jest możliwy jako system gospodarczy. Co rozumiemy przez socjalizm? Społeczną, kolektywną własność środków produkcji. Ludwik von Mises już w roku 1000... Znaczy dotychczas argumentacja szła następująco, że będzie z tym problem, bo istnieją pewne cechy psychologiczne, tak jak ludzie, jeżeli mają obiecany z góry zadany przydział zarobków, to nie będą pracować. Mises dlatego poszedł od zupełnie innej strony. Powiedział, że dobrze, stawmy psychologię na boku, zajmijmy się tym, jakie konsekwencje wpływają z własności prywatnej środków produkcji lub jej braku, czyli własności kolektywnej. Jeżeli mamy państwo, w którym nie ma prywatnej własności środków produkcji, nie ma możliwości wymiany dóbr. Nie ma możliwości wymiany tytułu własności. Jeżeli nie ma wymiany rynkowej dóbr, to nie ustalają się stosunki wymiany. Nie można, w przypadku, kiedy wszystko jest wspólne, nie można powiedzieć, że na przykład drewno, czy dwie jednostki drewna są warte jedną jednostkę żelaza. Nie ma po prostu sposobu, żeby w jakiś sposób, żeby odnaleźć to, żeby to powiedzieć, żeby w ogóle taka informacja powstała na rynku.
brak systemu cenowego, znaczy brak stosunków pieniężnych, to brak systemu cenowego, brak ceny. Jeżeli mamy kolektywną własność środków produkcji, nie istnieją ceny. Jeżeli nie istnieją ceny, no to przedsiębiorca ma problem. W rozwiniętej gospodarce mamy do czynienia z najróżniejszymi dobrami, najróżniejszymi środkami produkcji. No i teraz przychodzi przedsiębiorca i musiałby jakimś cudem rozważyć, który sposób jest efektywniejszy. Na przykład przychodzi, przedsiębiorca wie, że jest metoda A, która korzysta z budowy mostu, która korzysta z pracy 100 robotników i 500 ton betonu. Jest metoda B, która korzysta ze 150 ton betonu, ale tylko z 75 robotników. I jakie miałby obiektywne kryterium, żeby to wycenić? W przypadku przedsiębiorcy działającego w ramach systemu cenowego jest możliwość pewnego ujęcia, czyli po prostu przedsiębiorca idzie na rynek, patrzy, ile kosztuje rynkowo godzina pracy, czas pracy danego człowieka, danego robotnika, patrzy, ile kosztuje beton, oblicza, również szacuje przyszły zysk pieniądzów i na tej podstawie jest w stanie, oczywiście subiektywnie, oszacować zyskowność każdej inwestycji. W przypadku, kiedy nie ma pieniądza, a mamy najróżniejsze dobra, takiej możliwości nie ma, więc ewentualne decyzje centralnego planisty nie będą w żaden sposób odzwierciedlać potrzeb konsumentów, nie będą w żaden sposób optymalną alokacją zasobów, będą po prostu jednym wielkim marnotrawstwem. Friedrich von Hayek, uczeń Ludwiga von Misesa, laureat Nagrody Nobla z 1974 roku, jeszcze dorzucił do tego jeden argument. Pokazał, że to, co właściwie tworzy, że sama debata korporacyjna pokazuje, że w sytuacji, w której jest kolektywna własność środków produkcji, niemożliwe jest coś takiego jak działanie przedsiębiorcze. Na ironię zresztą państwa socjalistyczne ustalały ceny tylko dlatego, że patrzyły, jakie mają ceny kraje, które sąsiadują z nimi. Czyli po prostu patrzyły na inne. Gdyby istniało jedno wielkie ZSRR, nie było możliwości ustalenia. Mówili otwarcie, że oczywiście tutaj powinniśmy w taki sposób wyznaczyć, żeby to było optymalne. Jak przychodziło do czego, liczyli w pieniądzu na podstawie z grubsza szacunków. No, szacunki lepsze lub gorsze były, ale bez tego by nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Friedrich von Hayek mówi, że przedsiębiorczość jest wytwarzaniem informacji, które nie są dostępne w żaden sposób dla centralnego planisty. Jeżeli człowiek przedsiębiorczy, działający na rynku, odkrywający pewien brak koordynacji, dopasowujący, posiada wiedzę, która ma charakter niejawny, posiada wiedzę, która ma charakter praktyczny, unikatowy, bo dotyczący jednego konkretnego momentu, no i rozproszony poprzez wszystkich ludzi, którzy aktualnie angażują się w działanie przedsiębiorcze. Taka wiedza nie można sobie wydobyta. Jeżeli zabronimy ludziom działalności przedsiębiorczej w tej postaci, że po prostu nie będzie systemu cenowego i nie będzie prywatnej własności środków produkcji, ludzie przestaną być przedsiębiorczy i ta informacja w ogóle się nie pojawi. Więc jakim cudem planista miałby ją poznać? Trzecim punktem jest austriacka teoria cykli koniunkturalnych. To jest chyba największe osiągnięcie austriackiej szkoły ekonomii. Ona rozwija teorię pieniądza Misesa, rozwija teorię procentu Bumbaberka, zbiera wszystko, aby tłumaczyć, jakim cudem możliwe są kryzysy na rynku. I teraz, jako główną przyczynę kryzysów, austriacka teoria cykli koniunkturalnych identyfikuje rząd. Dlaczego? Typowo proces inwestycyjny przebiega następująco. Załóżmy, że ludzie stają się w pewnym momencie nagle bardziej oszczędni, bardziej zorientowani na przyszłość, obniżają swoją preferencję czasową, zaczynają relatywnie więcej oszczędzać. Jeżeli więcej oszczędzają, więcej pieniędzy znajduje się na ich kontach, zwiększa się podaż dostępnego kredytu. Po prostu ludzie oszczędzający są bardziej skłonni użyczyć swojego kredytu. Jeżeli zwiększa się podaż, no to siłą rzeczy musi spadać cena kredytu, czyli stopa procentowa. Jeżeli stopa procentowa spada, no to
przedsięwzięcie, które przy stopie procentowej 5% mogło się okazać nieopłacalne, bo przynosiło 4% zysku, przy stopie 2% już jest jak najbardziej opłacalne. Więc podejmowane są nowe przedsięwzięcia. Te przedsięwzięcia kończą się, przynajmniej w standardowej sytuacji oczywiście część kończy się dobrze, część kończy się źle, ale część, która kończy się dobrze, powoduje zwiększenie produktywności gospodarki, a zysk przedsiębiorcy sprawia to, że również korzysta kapitalista, który de facto finansował jego projekt. Efektem jest ogólny wzrost dobrobytu. Natomiast co się dzieje w sytuacji, jeżeli rząd wypuszcza pieniądze? Załóżmy, że wrócimy do tego przykładu Robinsona Crusoe, który łowi 6 ryb dziennie, może konsumować od 4 do 6. Załóżmy, że on ryby zaoszczędzone składa do magazynu rybnego, który wydaje mu talon na ryby. Dobrze, zaoszczędził 4 ryby, złożył do banku, otrzymał 4 talony rybne. W pewnym momencie bank mówi: no dobrze, wyemitujemy trochę banknotów rybnych, które nie będą miały pokrycia. No, ludzie i tak wszyscy się generalnie nie zgłaszają. Wyemitujemy, z powodu w tym momencie będzie kredyt. Kredyt okaże się zyskowny. My zarobimy. W konsekwencji zarobią też po prostu zwiększymy swój zysk. No, problem polega na tym, że dobrze. Crusoe bierze, ma 4 talony, na które ma pokrycie, i bierze kredyt na 4 talony, za które obiecuje oddać w przyszłości. Świetnie. Przychodzi pierwszy dzień, plecie sieć, idzie do magazynu, konsumuje 4 ryby. Idzie na drugi dzień, przychodzi, ma 4 talony, a ryb nie ma. Co musi zrobić? Musi rzucić sieć w kąt, wrócić do łowienia ryb. Problem w skali ogólnej jest dokładnie taki sam. Inwestycje zostają uruchomione, ale ponieważ nie towarzyszy im wzrost oszczędności, część inwestycji po prostu zostaje przestrzelonych, tak? Zostaje przeszacowanych. One dzięki temu, że obniżyła się stopa procentowa, zwiększyła się podaż pieniądza, wydają się opłacalne, podczas kiedy opłacalne być nie mogą, no bo nie zmieniła się sytuacja, nie zmieniła się sytuacja, jeżeli chodzi o oszczędności poszczególnych użytkowników, po prostu nie będzie miał kto tego kupić. No, ta teoria ma dosyć poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o krytykę działalności państwa, które właściwie jedynym skutecznym środkiem jest w tym przypadku pozwolenie tym niefortunnym inwestycjom na zakończenie i uwolnienie tych środków produkcji, które one zajmowały. Nie ma lepszego. Każdy sposób, który będzie w jakiś sposób legislacyjnie, politycznie przedłużał to, spowoduje jeszcze większe problemy w przyszłości, jeżeli na przykład spróbujemy dalej wstrzykiwać kolejne pieniądze na rynek. Natomiast problem polega na tym, że w sytuacji, w której już dochodzimy do takiego rozstrzygnięcia, okazuje się, że rzeczywiście ludziom, to co się wielu ekonomistom i wielu politykom nie podoba, to to, że ten kac po wcześniejszym szaleństwie w postaci boomu, większych inwestycji i tak dalej jest konieczny. Ma niestety to sam fakt tego, że zostały większe wpuszczone środki pieniężne na rynek bez pokrycia ich dobra, powoduje to, że występują kryzysy i że kryzysy występują, to właściwie jest główna przyczyna, dlaczego kryzysy występują na taką skalę. Oczywiście, lokalne niedopasowania w warunkach niepewności wystąpią zawsze. Gwałtowne zmiany koniunktury, gwałtowne zmiany technologiczne też nie zdarzały się, natomiast gwałtowne zmiany podaży pieniądza jak najbardziej. No właśnie, to co chciałem przedstawić, to trochę przydługo, trochę mętnie, ale generalnie wprowadzenie do najważniejszych zagadnień, którymi zajmują się austriaccy ekonomiści. A jeżeli chciałby ktoś poczytać coś zrozumiałego, to są dwie pozycje. Gina Callahana, Ekonomia dla normalnych ludzi. Ja nie wiem, jak można nazwać tę książkę. Znaczy, no, dobra, to załóżmy, że ekonomia dla normalnych ludzi, znaczy co, ekonomiści są nienormalni. W pewnym sensie może i tak, ale
I to jest pozycja, która rzeczywiście lekka, łatwa i przyjemna. Natomiast pozycją, która już też jest przystępna, natomiast już pisana trochę bardziej technicznym językiem, jest jednego z ważniejszych współczesnych przedstawicieli szkoły austriackiej, Jesusa Huerty de Soto. Szkoła austriacka, łatynko, wolna wymiana i przedsiębiorczość. I to są książki, które omawiają w dużo szerszym zakresie zresztą niż ja tutaj, zagadnienia, podstawowe zagadnienia szkoły austriackiej. Żeby już mieć ogólny przegląd, wypadałoby zasięgnąć lektury podstawowego podręcznika, czyli Maria Rothbarda, Ekonomii wolnego rynku, który jest pełnym wyłożeniem, o co rzeczywiście w tej teorii austriackiej chodzi od A do Z, i tego, do czego ekonomia wolnego rynku jest wyjaśnieniem, czyli najpełniejszego, najtrafniejszego, jedynego słusznego traktatu Ludwika von Misesa, Ludzkie działanie, który co prawda ma, znaczy te książki już są dłuższe, tak, bo ekonomia wolnego rynku ma bodaj 1600 stron, Ludzkie działanie ma 800, ale ekonomia wolnego rynku naprawdę, znaczy dobrze się czyta. Rothbard miał dobre pióro, Ludzkie działanie jest bardziej techniczne, a jeżeli już ktoś przebrnął przez te trzy pozycje, to myślę, że z płatą też sobie da. Dobrze. Dziękuję, to wszystko, mam nadzieję, że nie zanudziłem. A właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Słucham. Ja mam jedno takie pytanie, bo jakby to zaczynać prosić. Oczywiście też mam, no nazwijmy to, poglądy liberalne na gospodarkę, ale pan przytaczał pogląd Misesa, że w sytuacji tak zwanego socjalizmu nie będzie możliwa wymiana, nie będzie możliwy handel pomiędzy ludźmi. Tak, znaczy teraz. Przepraszam, sytuacja będzie taka. Załóżmy, że mamy do czynienia z, nie wiem, jednym wielkim kłopotem, tak? No bo tak ogólnie. Nie, bo akurat chciałem użyć konkretnego przykładu, że chyba nie do końca tak jest. Oczywiście szanuję Misesa, ale każdy człowiek jest omylny. W Chinach można przeczytać, że rolnicy nie są właścicielem, jedynym jest państwo, tam prawie jedynym gruntów. A rolnicy mogą tylko handlować tytułem użytkowania. Rozumiem. Znaczy, nie jest są tak właścicielami, tylko użytkownikami, ale w warunkach, kiedy jedynym właścicielem jest państwo i wszystko tego konsekwencje, to tak naprawdę to użytkowanie jest taką bardzo specyficzną własnością. W cudzysłowie. Zgadzam się. Znaczy tutaj to też sama analiza austriacka jest rozszerzona, że w ogóle tak długo jak możemy realizować tak zwaną funkcję przedsiębiorczą, tak długo jak możemy być przedsiębiorczy, to ciężko jest mówić o, znaczy to istnieje w pewien sposób, jakiś może nie taki wprost, taka tak zwana twarda własność, ale jakaś możliwość realizowania tej funkcji przedsiębiorczej jest. Jest możliwość tego, że rzeczywiście chłopi mogą ze sobą się wymieniać. Natomiast gdyby być konsekwentnym i rozpatrywać, bo tutaj też sprawa dotyczyła nie realnych gospodarek, znaczy realnych gospodarek wtórnie, natomiast dotyczyła w ogóle ekonomicznej możliwości. W modelu neoklasycznym nie ma problemu, czy równania rozwiązuje centralny planista, czy rozwiązują to gracze na rynku, jest zupełnie obojętne dla nich. Problem jest taki, że w przypadku gdyby rzeczywiście posiadaczem wszystkiego było państwo, no to jakakolwiek, i nie byłoby możliwości takich jak pan mówi, że istnieją tytuły użytkowania, tylko byłaby to normalna własność.